Niezła sztuka. Niezła sztuka, witam serdecznie, Marta Król z tej strony. I dzisiaj mam dla was, dla nas gościa specjalnego, którego na pewno kojarzycie, jak go usłyszycie. I zapewniam wszystkich wrażliwców słuchowych, którzy na pewno teraz słuchają tej audycji, że będziecie mieli godzinę takich doznań dźwiękowych, naprawdę. Bo gość, który jest dzisiaj ze mną, to jest mój kolega, aktor filmowy, teatralny, serialowy, ale też znakomity lektor. Zbyszek zaśmiał się, Zbyszek Dziduch. Cześć, Zbyszek. Fajnie. Cześć, Marta. Dzień dobry wszystkim. Super, że się zgodziłeś przyjść. Ty nie lubisz wywiadów, podobno. Powiedziałaś mi tak przed chwilą. Tak, nie lubię, bo jakoś czuję się jakoś, nie wiem, nie, że jestem nienaturalny, że jakoś się stresuję, że może nie zasługuję na jakieś wywiady. Może to wynika z fałszywej skromności. Absolutnie. Nie, zapraszam cię tutaj, bo naprawdę zapraszam tutaj wyjątkowe osoby, wybrane, takie, które czuję, że mogą pokazać, czy opowiedzieć też o swojej drodze, ale też mogą zainspirować do różnych rzeczy, do różnych działań. I ja przez wiele lat przyglądam się tobie. Nie tobie. No to żeśmy sobie pogadali. Przyglądam się twojej drodze i wydaje mi się, że to jest droga bardzo ciekawa. Jesteś aktorem po krakowskiej szkole. I czy to prawda, że zacząłeś swoją karierę i pierwsze pieniądze zarobiłeś, czytając homilię na mszy świętej, będąc dzieckiem? To może nie była homilia, tylko czytanie takie zwykłe. No tak, tak się zaczęła właśnie moja chyba tak droga, jeśli chodzi o głosową pracę, ponieważ byłem ministrantem i zaczynałem czytać jako lektor. Mutację miałem chyba w 7 klasie, czy w 6, nie pamiętam. To wcześniej, czy późno? A, normalnie. Normalnie, chyba normalnie. Mhm. Czyli miałeś dużo wyższy głos wcześniej. No tak. I było coś takiego, że jak właśnie czytałem czytanie w kościele, to zawsze była taka cisza. A pewnego dnia zdarzyło się tak, że wracając ze mszy, spotkała mnie taka starsza pani i powiedziała, że bardzo mi dziękuję, że ona jest zaczarowana i w ogóle uwielbia mnie słuchać. I wie, że nie przelewa się w domu i mi dała 20 marek. I ja w ogóle nie chciałem przyjąć tych pieniędzy, bo ja tego nie robię na pieniędzy, tylko po prostu, no ja wtedy... No, byłem ministrantem. Po prostu czytałeś. No, czytałem. I... Ale zdawałeś sobie sprawę, że... Że to działa, tak, bo to było coś innego. Że ten głos masz jakiś taki wyjątkowy. Że tak, jakoś i też potem właśnie też się coś takiego w liceum wydarzyło, że... Bo ja w ogóle o aktorstwie nie myślałem, bo chciałem być szachistą najpierw, zawodowym, potem księdzem, a potem nagle właśnie jak śpiewałem w scholi, w takim chórze bardzo, bardzo takim... już nie amatorskim, bo tam wszyscy mieli jakieś wykształcenie muzyczne. Czyli takim półprofesjonalnym. Tak, w Tarnowskich Górach. To wtedy zwróciła mi uwagę jedna z altów, taka Bogusia, że z tym głosem to powinien być aktorem. I co? I wtedy no była... się rodzić i rzeczywiście zaraz po maturze zdawałem pierwszy raz do szkoły aktorskiej, bo nie wiedziałem, bo miało być seminarium, ale zakochałem się przed maturą. Ponieważ byłem dobry z matematyki, byłem na matfizie, to zdawałem też na ekonomię i tam się bez problemu dostałem. Ale najpierw zdawałem do szkoły aktorskiej. No i tam to było bardzo śmieszne doświadczenie, bo ja kompletnie nie miałem pojęcia, co to jest aktorstwo. Czyli tak z przypadku trochę z ulicy wszedłem. Tak, no egzamin, tylko tak? Tym głosem próbowałem czas. Okay, ale nauczyłeś się jakiegoś tekstu na pamięć, czy raczej udawałeś? Nauczyłem się, ale nie do końca. Natomiast... Pierwsza zwrotka. Tak, natomiast mówiłem Mistrza i Małgorzaty chyba, Buchakowa, fragment, tylko że go mówiłem tak kompletnie, chyba nie za bardzo wiedząc, co ja mówię. I dopiero kiedy potem już miałem jeszcze 2 lata przygody w szkole muzycznej, na studiach równo z ekonomią w Katowicach i tam spotkałem takiego aktora, Jerzego Głybina, który do dzisiaj jest w Teatrze Wyspiańskiego w Katowicach. On miał z nami dykcję i też uczył na wyrazu takiego na scenie, jak się śpiewa, bo ja byłem na śpiewie takim operowym. I on jakoś tak mnie zachęcił do teatru. Zacząłem chodzić na jego sztuki i zaczęło mi się to podobać. Któregoś dnia miałem sen, że robię jakieś zastępstwo nagle. Miałeś sen, że robisz zastępstwo w jakiejś sztuce?
Nie wiem, co to była za sztuka, ale wiem, że mi dobrze poszło, bo wszyscy byli zachwyceni. Czyli i wtedy zacząłem sen. Na poważnie, wtedy zacząłem myśleć o szkole aktorskiej i poprosiłem tego aktora, żeby mnie przygotował. I on rzeczywiście pokazał mi takie tajniki, no jak w ogóle podchodzić do tekstu, co to jest etiuda, bo wiadomo, że na egzaminach wstępnych głównie pokazuje się etiudę, oprócz tego, że trzeba znać teksty na pamięć. Czyli tak naprawdę no, aktorstwo, głos jest bardzo ważny, ale tutaj nie chodzi o głos. Nie? No jest ważny, ale właśnie miałem kolegów w szkole aktorskiej, którzy mówili, że jak masz taki głos, to wyjdziesz na scenę i już nie musisz nic grać, ale to jest nieprawda. Bo czasami głos potrafi być przekleństwem też, że przeszkadza. No, że przeszkadza, tak, tak. Że jakby jesteś głównie, możesz być kojarzony z głosem, tak? A dopiero później dociera, że grasz jakąś postać albo coś tam innego próbujesz. No dobrze, ale dla ciebie jest chyba błogosławieństwem ten głos, nie? No okazało się, że tak, że można z tego żyć, bo zacząłem właściwie pracę głosem już na studiach w Krakowie u niestraszonych łowców dźwięków. Pamiętam, też tam hadałam czasami. Zaczęło się tak, że było takie ogłoszenie, nieustraszeni łowcy dźwięków. Ja byłem na pierwszym roku i mieszkałem z Łukaszem Nowickim pod koniec razem przez chyba miesiąc i powiedziałem Łukaszowi, że może się tam przejdziemy. No Łukasz też miał głos taki niski, fantastyczny, też był piękny. No i poszliśmy z Łukaszem do nieustraszonych łowcy dźwięków i coś tam przeczytaliśmy, jakąś Coca-Colę, coś ten. I oni byli w ogóle zachwyceni i powiedzieli, że będziemy całować stopy naszym matkom, że będziemy zarabiać pieniądze. Nie? No tak w ogóle byliśmy zdezorientowani. O co wam chodzi? Tak. A to były początki rynku reklamowego w Polsce. To był 95 rok, 96. Też tak wtedy taki boom zaczynał. Ale jak nam powiedzieli, że po tych naszych wstępnych czytaniach zarobiliśmy tyle i tyle, co było równowartością chyba mojej miesięcznej takiej renty po ojcu, za którą się utrzymywałem, no to zaczęło. Zrobiło na tobie wrażenie. Zrobiło. A powiedz mi, jak taki głos się ma, to na pewno działa to też na kobiety i działało. Czy ty wykorzystywałeś czasem ten głos, uwodząc jakieś studentki, ASP, PWST, nie wiem, może nie studentki, kobiety po prostu. Oj, Marta. No musiałam cię o to zapytać. No, oczywiście, że się wykorzystywało. No ja... Wiesz, bo jak ty dzwonisz i odbieram cię telefon, zawsze mam takie No ja słynąłem z tego, że opowiadałem wierszyki. Miałem takie, że tak powiem, z egzaminów wstępnych jeszcze, który się nauczyłem i potem rzeczywiście... I opowiadałeś dziewczynom na pierwszych randkach wierszyki? Znaczy wierszyki, ale tak wiesz, nie tak... Ale takie ładne. Takie ładne i tam się wiesz, wczuwałem, ale jak poznałem moją obecną żonę, to była jedyna kobieta, której nie powiedziałem wierszyka, powiedziałem, że jest aktorką i nie będę się wygłupiał. No tak. No i jej nie powiedziałem i ona się właśnie stała. Ale widzisz. Jest do dzisiaj już 23 lata. Ewa Gorzelak. Tak, z którą też razem gracie. Prowadzicie fundację. Bardziej Ewa chyba, tak? Tak, Ewa prowadzi fundację. Razem produkujemy spektakle. Dla dzieci głównie, ale też zagraliśmy jeden dla dorosłych w IMCE. No. Zbyszek, bo ja mam takie wrażenie, że ty jesteś takim człowiekiem, który jako lektor, może to brzmi, nie wiem czy dobrze zabrzmi, ale że osiągnąłeś wszystko, co można w tym kraju, to znaczy masz klientów stałych, pracujesz cały czas, jesteś znany, poważany, doceniany, zarabiasz. Czy tak jest? Czy myślisz, że jeszcze coś mógłbyś... Ja mówię o lektorstwie, nie mówię teraz o aktorstwie. Mówię o tej branży takiej, jako też lektor reklamowy, ale też czytasz zapowiedzi w kilku stacjach telewizyjnych, radiowych. Dużo rzeczy robisz z tym głosem. Czy masz takie poczucie, że właściwie wszystko tam już gdzieś dotknąłeś, czy jeszcze jest coś, co byś chciał zrobić? Najmniej, że tak powiem, zrobiłem chyba w czytaniu... audiobooków, bo czytam chyba tylko 3. Okej. Okay. Ale jest to żmudna praca i też ona wymaga no też pracy takiej. Lubisz to? Ja czytałem... Czy to zależy jaka książka? Czytałem Zaginioną dziewczynę i połowę książki... Wiesz, jak lektor nie mówi do mikrofony, tylko tak? Cały czas gdzieś. Próbuję, wiesz. Próbowałem i przez pół książki czytałem jakby na akord. Oczywiście próbowałem tam jakoś aktorsko, tutaj, ale jakoś się goniłem, żeby... I dopiero w połowie książki właściciel tego studia mówi, Zbyszek, ale to tutaj nie musisz się spieszyć, tutaj po prostu trzeba malować. I rzeczywiście jak zaczęło się malować to, co się czyta, wyobrażać i nie spieszyć się, no to jest frajda. To zaczęło działać. Tak, tylko że to trzeba mieć na to czas.
my, lektorzy, ja też jestem lektorką, nie ukrywam bardzo tutaj, nie ukrywam też reklamowo bardzo często. Czy ty masz coś takiego, że jak ci mówią, słuchaj, przeczytaj to w 10 sekund, w 8, w 15, no po prostu masz w sobie ten zegar, tak jak pilot, i czytasz to w takim czasie. Masz coś takiego, czy ci mówią, no dobra, teraz 30, no to tak po prostu nawet nie wiesz, jak to robisz, ale czytasz to w 28 sekund, bo tyle trzeba. Jak jest legal, no, to czytasz. No to jest kwestia doświadczenia i pracy. No jest tak, a teraz tym bardziej, jak pracujemy zdalnie, czyli nagrywamy w swoich studiach. Ja mam studio w samochodzie i tam głównie nagrywam. To niesamowite, że można w dzisiejszych czasach mieć swoje studio w samochodzie i nagrywać gdziekolwiek będziesz. Tak, i to jest też o tyle przyjemne, że można jeździć sobie na wakacje gdzieś nawet za granicę, tylko ważne, żeby był internet. Pamiętam początki pracy lektorskiej tutaj, no ja w wakacje właściwie mogłem tylko na weekend wyjeżdżać i tylko w przerwie świątecznej gdzieś wyjechać, gdzieś dalej. Bo siedziałeś tutaj, żeby się spotkać z klientami, pojechać do studia. No tak, bo nie było możliwości, żeby nagrywać zdalnie, nie było takiego sprzętu. Teraz mamy już mikrofony, możemy to robić. Też internet wtedy tak nie działał chyba jak... I też myślę, że klienci czy studia nie były też tak otwarte na to, też ta pandemia to zmieniła, prawda? No a teraz pandemia, że tak powiem, przysłużyła się nam, że możemy... Ty masz więcej pracy teraz? No, nieskromnie się przyznam, że tak. No tak. I to nie wiem dlaczego. No wiem, no, bo dla tych klientów, którzy pracują, to dla których pracuję, jest, no oni w tej pandemii, czyli to są oprawy, powiedzmy, kanałów telewizyjnych czy radia, oni na tym zyskali, bo ludzie siedzą w domu i oglądają telewizję. Tam sprzęty AGD też... reklamuje, to są... Proszę Państwa, ja bardzo mam ochotę Cię poprosić, żebyś przeczytał, ale oczywiście fragment jakiejś reklamy i zaraz nawet będę miała na Cię taką prośbę. To jest... O, zresztą Ci pokażę od razu. Mamy jeszcze chwilę. Nie, już nie mamy. Bartek kręci głową, więc za chwilę się usłyszymy po przerwie i Zbyszek przeczyta coś. Niezła sztuka. Niezła sztuka. To pełne emocji, wyjątkowe spotkania z artystami, z ich wrażliwością i warsztatem artystycznym. Tu możecie zajrzeć do samego środka procesów twórczych, kotła trudnych wyborów i inspiracji. Z gwiazdami filmu, teatru i muzyki rozmawiam o ich drodze zawodowej, sukcesach, porażkach, punktach zwrotnych, sensie tego, czym się zajmują, a także też o ich życiu prywatnym. Inspirujemy, wzmacniamy wrażliwość, śmiejemy się, czasem płaczemy, a przede wszystkim wzruszamy i zarażamy pozytywną energią. I to był Zbyszek Dziduch. Wow! Zakochałam się, dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo. Kurczę, mogę tego czasem użyć? Ile to kosztuje? Proszę, dla Ciebie jest gratis. Drodzy Państwo, słyszeliście. No to użyję tego czasem. Dobrze. Zbyszek, powiedz mi, czy ty robisz jakieś takie specjalne ćwiczenia głosowe? Bo myślę, że wielu słuchaczy mogłoby się zastanawiać, no ja też chciałbym, czy chciałabym zostać lektorką. Jak to zrobić? Jak mogę pracować ze swoim głosem? Jak wyglądała twoja ścieżka od szkoły? Czy ty coś zrobiłeś więcej z głosem? Czy on się nie zmieniał przez te lata? Poza tym, że piłeś i paliłeś oczywiście. No, to też niestety ma wpływ na to. Ale nie polecamy nie palenia. Nie polecamy, chociaż jak pan znakomitej sławy lektor, pan Tomasz Knapik. Mówi, że tak, że palenie, jak ktoś ma głos, to palenie, picie i tam inne na P nie przeszkadza. No on może tak, rzeczywiście, tak, ale jemu pomaga. Nie, chyba. Było coś takiego na początku, jeszcze byłem w szkole teatralnej, że sobie chodziłem i czytałem szyldy i sobie różne takie melodyjki robiłem. I to tak było przez chodziłeś rok. Po ulicy i widziałeś na sobie ten i sobie na głos czytałem i tak, w taką melodię sobie robiłem, taką, a to trwało rok, dwa. Ale robiłeś to tak dla zabawy, czy tak sobie przygotowywałeś się do tych czytań różnych reklam? Nie, tak dla zabawy, tak. A jako dziecko to w ogóle uwielbiałem czytać listę płac. Lista płac? Tak. Reżyseria, ta, zdjęcia, wystąpili. Zobacz. No to czyli ty po prostu już to miałeś. To jest niebywałe, jakby urodziłeś się tym lektorem. I jeszcze pamiętam, że jak byłem w podstawówce, wracałem po mszy jako ministrant, to komentowałem, bawiłem się w komentatora meczu. No i ludzie myśleli, że, którzy widzieli mnie z boku, że trochę jestem zakręcony. Tak. W głowie, nie tak. No ale... i oczywiście dużo śpiewałem też sobie pod nosem, uwielbiałem sobie śpiewać i to mnie jakoś zawsze odstresowywało. Natomiast gdy miałem iść zaśpiewać,
przed publicznością, to zawsze jakiś taki stresik miałem. Okej. Trema. A przed mikrofonem masz to, czy nie? Nie, no jak czytam, to nie. W ogóle nie? Przed mikrofonem, no chyba, że jest wywiad, to wtedy... To wtedy jest inaczej, tak jak jest teraz. Inaczej, bo też wiem, że ta moja polszczyzna, jak tak mówię, jest zbyt chaotyczna i kuleje. Nie jest taka, jakbym chciał. Chociaż teraz jakoś przy tej pandemii zacząłem dużo czytać ponownie, bo bardzo dużo czytałem w podstawówce i liceum. Potem nie miałem czasu, albo mi się nie chciało, bo czytało się głównie sztuki. I co czytasz teraz? O, teraz czytam Kena Folletta, całą sagę, już chyba czwarty tom. Niech stanie się światło, Filary ziemi, teraz chyba, zapomniałem, jak się nazywa ten trzecia część. Czytałem też Katedra w Barcelonie. Jakoś wszedłem w te czasy właśnie dziesiąte. Czytania, tak? Średniowiecze i... strasznie mnie jakoś to pociągnęło. Tak. I karmi, nie? To tak potem łatwiej jest w ogóle mówić, patrzeć na świat. Ja też trochę zaczęłam teraz czytać. Ale nie, ale też ten świat wciąga, że tam właściwie się nic nie zmieniło, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, że dokładnie były te zdrady, grzechy. A chcę cię zapytać o taką rzecz, bo rzeczywiście często się tak zdarza, że słyszę albo ktoś mi opowiada, że no, chciał iść na księdza, ale został aktorem. Słyszeliśmy, Tomek Kot kiedyś chyba o tym mówił. No, to wielu, tak. No właśnie, to powiedz, jak ze swojej perspektywy, bo ja poza tym, że to są jakieś publiczne wystąpienia, że się używa głosu, no to nie widzę jakiegoś, no jest rytuał pewnego rodzaju, chociaż teatr, nie wiem, no, czy to jest rytuał, to jest coś, co na nowo powstaje, ale bo, co to ma do rzeczy, no? Znaczy, powiedz mi, czym... Jakby, czy to jest taka wymienna rzecz, że można albo księdzem, albo aktorem? No, czy tu chodzi, to jest zupełnie jakaś inna bajka. Ale no, wiesz, to jest o wrażliwość, wiesz? Okej. Okay. Co to jest za wrażliwość? No, że to nawet ja mam takiego księdza, który udzielał mi ślubu, mi i mojej żonie, taki przyjaciel. On taki urodzony aktor, ale on właśnie został księdzem, ale bardzo wykorzystywał swój talent aktorski i też świetnie śpiewał, tam na gitarze grał. Taki Jim Carrey. Okej. Okay. Taki, albo Czarek Pazura. No, wow. Taki naprawdę bardzo energetyczny. Charyzmatyczny, wesoły. Tak. I bardzo młodzież go kochała i kocha dalej, chociaż on jest starszy ode mnie. No i on został księdzem, a nie aktorem. I on został księdzem, tak, a nie aktorem. A ja, nie, no dlatego pewnie, że się zakochałem. Okej. Okay. I wiedziałem, że pamiętam taką spowiedź moją przed właśnie maturą w Opolu, takiego też księdza, który się zajmował młodzieżą. Taki też bardzo charyzmatyczny i ja mu powiedziałem, proszę księdza, no bo ja chciałem być strasznie tym księcem, ale coś się wydarzyło, że zaczynają mi się podobać dziewczyny, no i nie wiem, co mam robić, nie? No to ksiądz powiedział, to się bierz za nie! Bierz się za nie, bo najgorzej, jak pójdziesz teraz i potem się coś wydarzy i potem będzie nie tak. Za rok, dwa lata przejdzie ci, przemyślisz, możesz tutaj wrócić. I rzeczywiście, ja miałem po drugim, trzecim roku... Może byłbyś księdzem, gdyby nie celibat? Może, okay. Ale też... No nie wiem, jakoś... Jakoś nie. Już teraz nie. No tak Pan Bóg potoczył to moje życie, pokierował, że jednak nie i dobrze, bo ja chyba zbyt jestem taki niestały jakoś, jeśli chodzi o... Ponieważ ojciec mi wcześniej umarł, także tam psychicznie chyba jestem może bardziej w aktorstwie, że tak powiem, ta psychika... Tak, się odnajduję, bo te wahania różne tam nastrojów można wykorzystać właśnie bardziej chyba w aktorstwie, a jednak ksiądz, takie mam wrażenie, no powinien być... Stabilny. Bardziej stabilny, tak. No może, chociaż wiesz co, ja znam takich księży, którzy opowiadali mi, że no jak ksiądz nawet będąc kapłanem się nie zakocha, no to coś jakby, że to jest naturalne, znaczy, że to są po prostu takie różne emocje, no, które... Wiesz, ja bym się zakochał. Ale zakocha, to nie znaczy, że pójdzie za tym głosem. No właśnie, ja bym to poszedł wtedy. No. Och, słuchaj, no to są, wiesz, różne wybory, nie? No więc ja też nie zostałam księdzem, ani siostrą zakonu, chociaż czasem się zastanawiam, co by było, jakbym była takim księdzem. No, bo ty teraz będziesz na czytaniu grała siostrę zakonną. No będę. Po raz kolejny. Ty też, no ty będziesz miał w ogóle rolę. Będziemy, tak nas połączył los. Jesteśmy też ze Zbyszkiem połączeni teatralnie. Znaczyliśmy parę razy. Myśmy się spotkali chyba przy Kowalu Malambo. Kowalu Malambo. Grałeś tam osła. Osła. I Belzebuba. Tak, diabła. I gracza jednego, drugiego, trzeciego. Taka sztuka Tadeusza Słobodzianka, tak. W reżyserii Andrzeja Spiszaka, ja grałam Lolę. No i pamiętam, że to była bardzo komediowa taka, znaczy w ogóle... No fajna praca, bo to było takie laboratorium praca. Rzeczywiście. Z Andrzejem. Tak. A powiedz mi, jakie miejsce w twoim sercu ma teatr cały czas? Jakie miejsce? No takie
ważne, bardzo ważne. Jakby na przykład byś miał, nie wiem, film, lektorskie rzeczy i teatr, i serial, to co jest na pierwszym miejscu? No teatr, dlatego, może dlatego, że skończyliśmy krakowską szkołę, gdzie tam naprawdę nas uczulali, że teatr jest czymś takim, no, jakąś świątynią. Właściwie... No widzisz, świątynią jednak. No tak, że właściwie w ogóle nie mieliśmy tam zajęć takich przed kamerą. Jeszcze za moich czasów. No to akurat szkoda, bo myślę, że... Tego nie mieliśmy i potem rzeczywiście trzeba było samemu... Przebijać się przed kamerą, bo przed kamerą jest zupełnie inne granie i trzeba było się tego uczyć po prostu na planie i czasami to było stresujące. Mhm. Jak reżyser podchodził i pamiętam, jak grałem w Glinie u pana Pasikowskiego i tak na ucho mi mówił, żeby mnie speszyć. Spyszek, światło jest tam, pamiętaj o tym. To był i tak delikatny, nie? Nie, rzeczywiście jest coś takiego, że aktorzy po krakowskiej szkole, przynajmniej tak było kiedyś, może to się zmieniło teraz, no jakby musieli się, zazwyczaj przyjeżdżając do Warszawy, odbić i zacząć jakby otworzyć na taką energię walki, chodzenia na castingi. A często studenci po warszawskiej szkole już to mieli, bo byli do tego przyzwyczajeni, więc oni byli gdzieś do przodu, nie? I pamiętam, że zawsze ci krakowscy, czy tam też z Wrocławia, czy czasem z Łodzi, może z Łodzi mniej, do tego musieli często jakoś tak dłużej dochodzić. Ale jak już doszli, to już tego nie puszczali. Poza tym teatr daje taką wspólnotę. No, jesteś w zespole, ja tam byłem przez moment w zespole też. Myślę, że jesteś częścią, no, cały czas. Ale już nie na etacie, ale jestem, że tak. No i to daje takie uczucie... Nie wiem, no, spotykamy się na próbach. Wspólnoty jakiejś? No, takie przyjaźnie się zawiązują przy każdym spektaklu, przy każdych próbach. A lubisz grać spektakle? Lubisz ten moment? No, lubię próby. Czy wolisz już granie spektakli? No i jedno i drugie. No, próby są bardziej pracochłonne i czasami się ma do... My teraz mieliśmy premierę w styczniu Człowieka z La Manche i tam naprawdę dostaliśmy w kość, bo 3 miesiące, bo mieliśmy i choreografię, a graliśmy taki trzeci plan, graliśmy Mulników, ale... No, mieliśmy bardzo dużo prac, ale warto było ze wspaniałą panią reżyser Anią Wieczór-Blusz, tak, i bo efekt był piorunujący, podobno jedno z lepszych przedstawień w tym teatrze i rzeczywiście, no, mieliśmy wykupione bilety już na pół roku do przodu, no, pandemia niestety zlikwidowała te nasze spektakle i będzie teraz ciężko to w ogóle wrócić do tego, bo myśmy grali ostatni raz chyba w lutym. Ale myślę, że wrócimy i to naprawdę ludzie też, myślę, że bardzo są stęsknieni teatru. I pogadamy zaraz o twoich różnych próbach teatralnych i twoich rolach. Niezła sztuka. Niezła sztuka, Marta Król, moim gościem, naszym gościem dzisiaj jest Zbyszek Dziduch. Niesamowity gość z niesamowitym głosem. Ojejku, Zbyszek, jesteś bardzo skromny, ale naprawdę... Mi się wydaje, że zrobiłeś bardzo, bardzo dużo w takiej zawodowej stronie tej lektorskiej i dla mnie jesteś jakimś takim, wiesz, wzorcem. Troszeczkę jestem młodsza od ciebie, nie tak bardzo, ale pamiętam, że ciebie kiedyś pytałam, co jest, Zbyszek, weź mi tu, posłuchaj, czy ja dobrze to nagrywam, czy to o to chodzi, tak, bo byłam w ciąży i nie miałam pracy wtedy na scenie, czy też w żadnym jakimś filmie, czy serialu i chciałam po prostu zarabiać, nie? I ty mi tam parę rzeczy jakichś takich chyba powiedziałeś. Bo to się udało. Czy to jest łatwe? Powiedz mi, bo wydaje mi się, że dużo osób teraz... Wiesz, pamiętam, jak ci dawałem telefony, żebyś tam też dzwoniła do studiów. Tylko takich dziewczyn, ale nie tylko, i aktorów było więcej. I to się nie zawsze udaje. Właściwie bardzo rzadko się udaje. Ja też czasami daję telefony. A tobie się udało i weszłaś tam szybko, dosyć w 2 miesiące, w 3 chyba, na ten rynek lektorski i sobie tam radzisz do dzisiaj bardzo dobrze. Aczkolwiek mam takie poczucie, że dziękuję ci bardzo, ale że wiesz, że jednak rynek ten reklamowy w Polsce to jest obstawiony przez mężczyzn głównie. Znaczy, no tak, że to tak, jest jakieś 80-90% i wszyscy tak mówią, więc mamy dużo, dużo mniej. I wiesz, bardzo mnie to interesuje, że ty jednak pochodzisz z małej miejscowości, sam mówisz, że nie przelewało się u ciebie w domu i dzięki swojej pracy osiągnąłeś taki sukces finansowy i z tego, co jakby mówisz i też wydaje mi się, że dzielisz się tym, co masz z innymi ludźmi, jakby stać cię teraz na to, co byś, chcesz gdzieś pojechać, to jedziesz, chcesz coś kupić, to kupujesz. I powiedz mi, jak ty się z tym czujesz? Znaczy, czy ty masz teraz takie poczucie, że to jest jakby takie normalne i na to zasługujesz, czy wiesz, o co mi chodzi, o tą twoją drogę, nie? Do
finansową też, bo wydaje mi się, że czy to cię zmieniło, czy pieniądze cię zmieniły, Zbyszek? No zawsze zmieniają. Na początku się zachłysnąłem tym bardzo i takie miałem lekkie podejście do tego pieniądza. No poszło się, przeczytało coś i dostało się tam jakąś fajną kasę. Jakieś 2000 czy tak, pięć. Tak, i się tego nie szanowało. Teraz jak się ma już dzieci, trójkę i trzeba im zabezpieczyć jakoś też przyszłość szkoły, nie szkoły. Ale też wiesz, że już jesteś z górki, że zaraz będzie 50 i że trzeba też coś tam odkładać. I dużo podróżowaliśmy z całą rodziną. I takie podróżowanie z całą rodziną no naprawdę jest kosztowne, bo my jeździliśmy tam na karaibskie jakieś kraje. Tak, okay. Ale ja wiedziałem, że nie ma co żałować pieniędzy. Bo chcieliście doświadczyć tego, tak? Doświadczyć, ale też, żeby scalać tą rodzinę. Mhm. Bo jakoś dla mnie to było strasznie ważne, żeby ta rodzina no, była i... Dlaczego dla ciebie to jest takie ważne? Jestem bardzo ciekawa. Ja mam podobne podejście. Dla mnie rodzina jest bardzo ważna, ale dlaczego dla ciebie jest ważna? Nie wiem. Znaczy nie wiem. No wiem gdzieś tam wewnętrznie. Jakoś tak... No jestem ze Śląska. Okej. Okay. To wszystko tłumaczy. To też. Tak już było tu parę osób, które mówią, no nie, no ale jestem ze Śląska. No jestem ze Śląska, no tak. Tak samo jak... To dużo ma też znaczenie, duże ma w postrzeganiu też chrześcijaństwa, katolicyzmu. Bo jak gdy przeprowadziłem się tutaj do Warszawy, pod Warszawą, no to się troszeczkę tak... Zdziwiłem. Ale no, czym się zdziwiłeś? No zdziwiłem się, że na Śląsku... ja tam jeździłem też na te rekolekcje, oazy. Niektórzy mówią mi, że to było prawda. Czyli masz taką formację po prostu katolicką, ale tam było takie podkreślenie, że Kościół jest katolicki, jest powszechny i że on jest... Jak jeździliśmy do Meksyku, na Dominikanach się jeszcze zwiedza świat i widzi się, że ten katolicyzm wszędzie jest troszeczkę inny, czy chrześcijaństwo, to wtedy doświadczasz, że to ma jakiś sens. A jeśli ja tutaj przyjechałem i taką ksenofobię jakąś taką poczułem, taką homofobię, że my Polacy jesteśmy wybrani i że tutaj... Aha, czyli tak zwany narodowy katolicyzm. No tak. To mi jakoś zaczęło... Czyli Kościół nie jest taki komuniczny, otwarty, tylko raczej, tak? Coś moim takiego... biskupem w diecezji opolskiej był Alfons Nosol i on się zajmował sprawami ekumenicznymi. I na przykład protestanci... Tam, na Śląsku, mówili, że to są młodsi bracia w wierze, a tutaj przychodzę i słyszę, że to są heretycy. Aha. Takie, wiesz, Żydzi to są starsi bracia w wierze. Oczywiście. A tutaj gdzieś spotkałem się z antysemityzmem. Mhm. Gdzieś tam, no, podskórnie. Ale mówisz tu o Warszawie, bo to przecież dotyczy nawet, chyba całej Polski. No, ale właśnie tam na Śląsku tego nie było tak czuć, wiesz, że tam uczyli... Większa otwartość, uczył tak? mnie ksiądz, że nie wiem, jakie są dokładnie dogmaty, że poza kościołem nie ma zbawienia, tak słyszę tutaj, a tam były kręgi, że to nie od nas zależy, tylko od miłosierdzia Bożego, kto zostanie zbawiony, bo ktoś się urodził jako muzułmanin, jeśli będzie dobrym muzułmaninem. A powiedz mi, ty jako aktor, jak ty się odnajdujesz, no bo mówisz też otwarcie o tym, że jesteś wierzący, to jakby tobie to pomaga w pracy? Ta wiara? Nie miałam zamiaru rozmawiać z tobą na takie tematy, ale że to tak wyszło. Wszedłem, ale w ogóle nie, to widocznie jest ważne dla ciebie. No jest, i dla mnie to jest ważne. To tak, dla mnie to jest ważne, no bo to się tak jakoś z sobą jakoś idzie w parze, no to aktorstwo z wiarą, bo jakoś ja to powtarzałem w jakimś tam wywiadzie, nie pamiętam, ale to nie zapomnę, jak Jan Peszek, profesor, mówił, że prawdziwy aktor. Znaczy prawdziwy aktor. Aktor, ktoś, kto chce zostać aktorem, powinien umieć żarliwie się modlić. No tak, pamiętam. To u nas też to mówił. Tak, tak, że to jest... I rzeczywiście ja czuję, że jak chcę coś powiedzieć na scenie i daję z siebie... no to wiem, że to działa, że to przechodzi... Czyli, że to idzie ze środka serca, no, strzewi, tak? No strzewi, tak, tak, tak. No to jest bardzo ciekawe. Tak mi się wydaje. Ale oczywiście to nie wystarczy, no bo aktorstwo to jest bardzo takie szerokie spektrum, no bo też po szkole aktorskiej ja chodziłem na różne jakieś takie dokształcania się, no do warsztaty i różne takie Roberta rzeczy. Kasla,
czyli Sense Memory, szkoła tam listy. To masz jakąś rolę marzenia w teatrze? Rola marzenia? No, jakąś taką to dużą. Andrzejowi nawet mówiłem, że chciałbym zagrać coś, co jest wbrew mojemu amplua, bo ja zawsze gram takich z powodu głosu, twarzy, takich pijaczków. gram jakiś, no nie wiem, policjantów. Okej, okay. Gburów. Tak, gburów. Taki... A chciałbym zagrać takiego... Kogoś delikatnego. Romantyka. Wow. Drodzy reżyserzy, wiem, jeśli nas taką słyszycie wrażliwą teraz, i romantyczną duszę. Ja też to czuję. Ja też to czuję. I jestem gdzieś takim nadwrażliwcem. No. Bądźcie odważni, reżyserzy. I tutaj macie znakomitego aktora, który ma warunki, jakie ma i naprawdę ma duszę romantyczną. Ale myślę, że to kiedyś przyjdzie. Zresztą już tak było, bo z Ewą zagraliśmy swój spektakl, gdzie graliśmy główne role i tam mogłem pokazać swoje, że tak powiem, no, takie różne amplua i te bardziej... A powiedz mi, a masz jakichś takich, nie wiem, aktorów, którzy cię jakoś inspirują? Jakieś takie osoby? No mówiłeś teraz o Janu Peszku, albo... No tak, w szkole teatralnej to był Jan Peszek, był pan Krzysztof Globisz, Jerzy Grałek świętej pamięci, z reżyserów Krystian Lupa. No dużo, no w Krakowie mieliśmy fantastycznych profesorów, to w ogóle była duża zaleta tej szkoły. Już nie wszystkich. A Mikołaj Grabowski, w którym się potem też jeszcze spotkałem właśnie w Teatrze w Imce. Bo... Mi się wydaje, że ty jeszcze bardzo, bardzo chciałbyś i masz dużo w sobie takiego potencjału, żeby grać w teatrze. Znaczy, że to jest przed tobą. No jest, jest. No ale teraz dostaliśmy trochę, że tak... Po dupie. No po dupie, no przez tą pandemię, bo okazało się, że no, jesteśmy gdzieś tam na szarym końcu. A szczególnie teatry, bo jeszcze plany mimo... i pandemii jakoś zaczęły funkcjonować. Trochę tak. I cały czas, bo mam zdjęcia, bo miałem teraz w styczniu jakieś tam mam zdjęcia, a w teatrze... No nic, no dupa nic. Blada. No, ale to tak naprawdę jest. I nie wiemy, kiedy to wróci, ale no musi to wrócić jakoś. Już ludzie się szczepią powoli. Ja sobie nie wyobrażam życia bez teatru, a jestem ciekawa, czy ty sobie wyobrażasz, chociaż znam już odpowiedź, ale zaraz usłyszymy ją od ciebie po przerwie. Niezła sztuka, Marta Król, moim gościem, naszym gościem jest Zbyszek Dziduch. Właśnie śmieliśmy się przed chwilą, bo to jest nasze takie już końcowe wejście i pyta, i Zbyszek mówi, no nie będę opowiadał tu żadnych już głupot. Ja mówię, nie no, zadam ci może jakieś takie pytanie, czy lubisz uprawiać seks? No wiadomo, że lubisz pewnie i czy często to robisz? No i Zbyszek już się śmieje. No nie muszę cię o to pytać, ale powiedz mi, czy życie seksualne ma wpływ na głos? Nie wiem, czy ci zadał ktoś takie pytanie, w sensie, to może jest głupie pytanie, popłynęłam. Drodzy słuchacze, właśnie widzicie, takie różne są wpadki, także osoby prowadzących, bo ja na przykład uważam, że na przykład jak byłam w ciąży, albo po różnych takich momentach, albo rano, na przykład głos jest niższy i to wpływa dobrze na... No potem na to brzmienie, no, ale potem oczywiście jak już jesteśmy tacy doświadczeni i używamy tego głosu codziennie, no to wiemy już jak tam sobie obniżyć albo powiedzieć wyżej. I chciałam cię zapytać, jak to jest z tym, czy ty masz takie poczucie tego połączenia głosu z ciałem i takiego świadomego używania, czy ty po prostu tak sobie siadasz, już czytasz, już w ogóle masz na takim, wiesz, biegu. Czy jakby musisz się postarać trochę, żeby... Przychodzi ci klient i mówi, proszę tu mi przeczytać stronę tego. To ty tak już z marszu i tutaj wysyłasz SMS-y i czytasz? Tak sobie to trochę wyobrażam. Znaczy, czy teraz, rzeczywiście skupiasz się na tym? Teraz jest trochę gorzej, bo właśnie nagrywamy zdalnie, ale dla mnie takim najlepszym reżyserem prowadzącym to jest muzyka. I jeśli mamy 15 sekund muzyki, 30, jak ja ją słyszę, to wtedy widzę, że głos sam się jakoś do niej ustawia. Oczywiście masz dobry słuch. Znajdzie się reżyser, który chce, żeby to było w opozycji. A to rzadko. I to też jest, no to jest taki mój chyba walor, że jak słyszę muzykę, od razu wiem, jak czytać. Okej. I chodzi ci też o energię, o tempo, o wszystko. Tak, a jeśli chodzi o to, co mówiłaś, no to oczywiście, że ma wpływ, no bo jeśli spotykam jakąś kobietę, która mnie... jakoś intryguje, czy coś, to... Emocje. Głos się zmienia i się robi jakiś taki, no, nie wiem, niższy, czy... Oran. czy też, no człowiek, no to całe ciało inaczej wtedy
jakoś oczywiście... Wibruje, nie? Wibruje, tak. No tak. To jest coś takiego rzeczywiście, że nawet meble drżą, jak tak. Tu Zbyszek się odzywa, no to ja czuję normalnie, że tutaj krzesła i stoły wpadają w takie lekkie drgania. Zbyszek, ja tak się zastanawiam, wiesz, nad tym, po co ludziom sztuka w dzisiejszych czasach, kiedy mogą włączyć sobie telewizor, mogą obejrzeć teatr online, mogą zapłacić, nie muszą wychodzić z domu. Czy ty uważasz, że jest cały czas potrzeba, żeby wyjść do teatru? Czy teatry w ogóle mają sens jeszcze teraz, zwłaszcza po pandemii? No myślę, że po tej pandemii, jak zaczniemy grać, może już się w lutym, bo tam dostałem jakiegoś SMS-a, że my już w lutym coś będziemy grać. Zależy. Ale od Morawieckiego, czy od kogo SMS-a dostałeś? Nie od teatru dramatycznego, że czyhamy. Bo wiesz, tutaj sobie możemy dostawać, a potem przychodzi, tak. Ja myślę, że ludzie wrócą i są stęsknieni. Ja teraz widziałem premierę w tym naszym teatrze pani Dalloway. Mhm. Znaczy w naszym, czyli w dramatycznym. Ale widziałaś ją na żywo? Na żywo, tak. Jak się tam dostałeś? Na streamingu. No. A, na żywo na streamingu. Tak, w sensie tak. Nie miałeś kontaktu z aktorami. Nie, no w komputerze oglądałem. Okej. Okay. I no, to było ciekawe doświadczenie, ale to kompletnie no, nie da tego, co oglądanie na żywo. Bo jednak aktor musi mieć publiczność. Ja widziałem też, oni fantastycznie grali, ale wiem, że byłoby jeszcze inaczej, gdyby była reakcja publiczności. Gdyby czuli tą energię z drugiej strony, prawda? Działa vice versa, z jednej strony i z drugiej strony. Poza tym człowiek przychodzi do teatru, teatr jest takim medium innym niż film, że zaczyna myśleć też po spektaklu. Mhm, dochodzi i czasami miesiąc, czasami idzie drugi raz na ten spektakl, trzeci raz. Bo odkrywa zupełnie jakieś inne rzeczy. No to jest, teatr jest czymś fantastycznym. I to chyba też myślę, że teatr nigdy nie umrze. Znaczy, że to jest coś, co ludzie potrzebują. Znaczy, oczywiście są widzowie, którzy mają wrażliwość na teatr. Są tacy, którzy mają bardziej na ekran, na film, na kamerę, na muzykę. Ale rzeczywiście, nie? No, ten teatr istnieje od setek tysięcy lat i cały czas jest na niego zapotrzebowanie. To niesamowite, uważam. Ja jeszcze mam doświadczenie takie, ponieważ moja kochana Ewa pisze i... Ewa, pozdrawiamy cię serdecznie. Tak, i robi spektakle dla dzieci i czasami mnie wynajmuje, żebym grał. Fajnie, czyli twoja żona cię wynajmuje, tak. Ale kto jest producentem? No my, no. Znaczy, wy razem jako małżeństwo. Tak. Okej. Okay. Czyli ona może cię zwolnić. Proszę? Może cię zwolnić. No tak, bo ona jest reżyserką, ale okay. Praca nie musisz jest łatwa być grzeczny. Z Ewą, bo ona jest bardzo wymagająca. I potem czasami dochodzi do kłótni. Jak każda żona. No, ale efekty są bardzo, bardzo... Gdzie można zobaczyć wasz spektakl? No my gramy po przedszkolach. Ale teraz nie gracie. Teraz nie gramy, w centrach kultury. Okej, czyli trzeba poczekać na zakończenie pandemii. A jak ty się czujesz w takiej roli, że żona cię reżyseruje? No nie jest to łatwe. Ona kończyła szkołę warszawską, ja krakowską. I tu o to chodzi. I jest trochę inne podejście do też. I Ewa jest bardzo pedantyczna, skrupulatna, no, ale to jest bardzo ważne też. Żyleta. Tak. Lubisz to? No lubię, bo w domu też taka jest. A powiedz mi, bo ty też... I dzięki temu. Okay. Dzięki Czyli temu... to jest tak, Zbyszek, źle zagrasz scenę, nie dostaniesz obiadu. Nie, to nie jest tak, tylko jest komentarz potem. Dlaczego to zrobiłeś tak? Ale to musi być trudne, bo ale ja lubi grać ze mną. Lubi, okay. Naprawdę lubi grać, bo ja tam gdzieś jestem śmieszny jednak na scenie. Czasami. Bo... No i znacie się też, tak, nie? Jakoś możecie się. Sobie ufać. No i dla dzieci to się fantastycznie gra, bo to jest inna energia. One widzą każdy fałsz. Ale też, ja też nie mam takiej tremy, że mnie ktoś ocenia, bo jak grasz dla, wiesz, że krytycy przychodzą, że jacyś inni ludzie, którzy się już znają na teatrze i wiedzą, że ja czuję taką trochę presję, że, okay. że nie mogę tam zejść poniżej jakiegoś poziomu, że nie mogę opuścić. Rany. Wiesz, o co chodzi. No wiem, o co chodzi, ale... A przy dzieciach to czuję taką swobodę. Tak, że możesz, co chcesz. Tak. To cudowne. No. Wiesz co, ja sobie dzisiaj tak przypomniałam taką rozmowę kiedyś z Mają Komorowską, zresztą naprawdę dzisiaj do mnie zadzwoniła, to niebywałe rano. Myślałam, że się pomyliła, ale nie pomyliła się, z życzeniami. I że mi zostawi książkę. Bardzo się cieszę i zgodziła się, żeby być tu gościem. To w ogóle. Tylko muszę przeczytać kilka książek i się naprawdę tego przygotować i chciałabym też to skamerować, bo to jest wydarzenie. Natomiast pamiętam taką rozmowę, kiedyś siedziała w garderobie przed Szczęśliwymi Dniami Beketa, który spektakl gra chyba 30 lat.
Ja tam weszłam, żeby się z nią przywitać i ona mówi, i widzę, że jest w takim stresie. Ja mówię, pani Maju, no przecież chyba się pani nie stresuje. Ona mówi, wiesz, z wiekiem trema jest jeszcze większa. Jest coraz gorzej, nie? I chciałam ciebie zapytać, czy ty sobie radzisz jakoś z tą tremą? Czy masz już jakieś swoje sposoby? Bo sam mówisz, że czujesz to napięcie, czujesz te oczekiwania. Czy coś z tym robisz? Nie? Jak grasz w teatrze na przykład dramatycznym, nie dla dzieci. Czy na przykład mówisz sobie, ja kiedyś miałam taki sposób, jeszcze już ci daję dojść do słowa, tylko pamiętam, że kiedyś z Krystianem Lupą rozmawiałam przed spektaklem, się strasznie tremowałam, grałam Ninę Zarieczną tutaj w teatrze dramatycznym i on mi powiedział, pieprz to, weź, wyrzuć to, pierdoli wszystkich. Przepraszam za użycie tych słów, ale naprawdę tak mi powiedział i mi to pomogło. Ja po prostu wyszłam, olałam wszystko, zrobiłam swoje i tylko mi zależało, czy on to akceptuje. Czy ty robisz jakieś takie rzeczy, jak masz taką poczucie presji? Nie mówię o pracy lektorskiej, bo chyba tu nie masz. No w teatrze, wiesz, w lektorstwie wiem, że tam coś osiągnąłem i mam taką swobodę. W aktorstwie, no jestem głównie epizodystą. No ale po takim... Znaczy tak jesteś obsadzany. No w miarę sprawnym i ludzie lubią pracować, no bo jestem też taki rzetelny w pracy. Natomiast no tam brakuje czasami wiary w siebie i pamiętam, że jak były dłuższe przerwy w niegraniu, to jak przychodziłem na próby, to się bardzo stresowałem, bo widzę tutaj same tuzy, a ja tutaj... Oj. Ale potem w trakcie prób... Chłopak ze Śląska. Tak, w trakcie prób jednak okazało się, że ja mam też coś do powiedzenia i że potrafię partnerować i być na równi z nimi, być partnerem po prostu. Wyszek, a czy to może być tak, że ta wiara w siebie jest jakimś clue tutaj? Znaczy, to jest bardzo ważne, jak się chce uprawiać zawód aktorski. No tutaj trzeba uważać, bo ważna jest też pokora, no żeby nie gwiazdorzyć. Ale wiara w siebie to nie znaczy, że pycha i takie wow, no ja wiara jestem no jest, no bo jeśli coś nie wierzymy w siebie, no to... To jak mamy wyjść przed ludzi i coś im w ogóle mówić, zawsze będziemy czuć, nie? Że jest tam jakiś, wiesz, krytyk, który nas ocenia. No to jest krytyk wewnętrzny, no. Który tam siedzi, taki dziad stary tak, i ci mówi, nie, weź tu, nie wychodź, co ty robisz, z czym do ludzi, nie? I to tak czasem go trzeba tak pacnąć, przynajmniej ja tak zacząłem robić niedawno. Tak, ale w teatrze są próby i to i w trakcie ten proces prób można tego jakoś, tej tremy potem uniknąć. Okej, wchodzisz. Natomiast na planie... Jak jest na planie? Na planie ja mam problem z tekstem. No już nie wiem, wiesz, że... Zbyszek, ty? Nie, no, że się uczę tekstu, ale potem dochodzą działania. Bo wiesz, jak masz próby, a idziesz na plan serialu i właściwie od razu już tutaj to zrobisz, to tak, zrobisz. Tak. I trzeba ten tekst przypomnieć. Mieć, tak sobie totalnie. No i wtedy... Dlatego jak są 2-3 próby, no to wtedy jest okej, ale jak tak od jak razu... Proszę, no jak czasami nie ma, bo trzeba szybko iść. Wiesz, a pamiętasz, widziałeś ten film Tarantino ostatni, Once Upon the Time tak, in the Hollywood tak, tak. I pamiętasz taką scenę z Leonardo DiCaprio, no, który to było dokładnie. To jest coś takiego, nie? Tak. To jest takie ogromne ciśnienie, jakaś taka presja, że musimy coś udowodnić, że musimy tu dużo ludzi, którzy czeka na ten moment i ty masz dziurę nagle w mózgu. No. A czy ty miewasz takie sny aktorskie, że wychodzisz na scenę? Ojeju, słuchaj, nie mów, bo to są straszne sny. Słuchaj, nie, ale właśnie to jest cudowne, bardzo chcę to usłyszeć, bo też miewam takie sny. Najgorsze jest opowiedz to, że zapominasz teksty i szukasz, na przykład teraz miałem taki sen, że mamy dyplom ze szkoły teatralnej zagrać. Ja już tekstu kompletnie nie pamiętam i szukam scenariusza i mówię, Rosia, to też koleżanka z teatru. Agnieszka Roszkowska, masz ten tekst? Nie mam. No i wchodzę na scenę i wiem, że nic, zaczynam coś tam improwizować. Albo na przykład wszedłem na scenę i nagle dziura. I wstaję. Wszyscy klaszczą, mówię, że byłem fantastyczny. A ja nic nie pamiętam, co ja zagrałem. Albo, że na przykład szybka przebiórka jest kostiumu. Nie ma mojej marynarki, nie ma mojego habitu. Okej. Okay. I słuchaj, no i... Masz takie sny, że grasz w jakiejś sztuce, a potem ktoś ci mówi, ale to nie ta sztuka, to nie ten tekst. Nie, to tego nie miałem. Okej, to ja tak miałam. Nie, tego jeszcze nie miałem. Okej, dobra. No aktorzy mają, myślę, że każdy zawód ma swoje takie sny i no mamy bardzo często takie sny i to są nasze lęki. Zbyszek, życzę ci, żebyś nigdy nie zapominał tekstu, żeby... Będzie coraz gorzej, bo jestem coraz starszy. To nieprawda. Nie, wiesz co, jak patrzę właśnie na takie osoby, jak Maja Komorowska i wiele innych starszych osób, to wydaje mi się, że artyści się nie starzeją. To znaczy, jeżeli pracujesz z tekstem, z młodymi ludźmi, z różnymi ludźmi, ludźmi pełnymi pasji, to po prostu to karmi. I ja mam takie wrażenie, że to jest, że osoby, które żyją sztuką,
się nie starzeją wewnętrznie w ogóle. Ale ja wiem od starszych aktorów, że naprawdę że jest to najgorsze jest nauczyć się tego tekstu. To jest już nie przychodzi tak łatwo. Słuchaj, no to życzę ci, żebyś miał takie fantastyczne teksty, które będą się działy ci same w głowie i życzę ci cudownych ról w teatrze. Chciałabym cię zobaczyć w roli takiej romantycznej, takiej zupełnie nie innej. Nie da rady. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że mieliście taką przynajmniej samą, jeśli nie większą przyjemność ze słuchania Zbyszka dzisiaj w Niezłej Sztuce. To był 10. odcinek. 10. odcinek. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Że... Bardzo dziękuję za zaproszenie, Marta. Dzięki wielkie. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego. Niezła Sztuka.